Dobro. Pania! Stój! Szanowni Państwo, w imieniu dowódcy 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej witam wszystkich zgromadzonych na dzisiejszej uroczystości z okazji złożenia uroczystej przysięgi wojskowej przez żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej. Uroczystość odbywa się w myśli Bożej. Szanowni Państwo, 14. Zachodniopomorska Brygada Obrony Terytorialnej powstała decyzją Ministra Obrony Narodowej w 2019 roku i otrzymała imię podpułkownika dyplomowanego Stanisława Jerzego Sędziaka, pseudonim Warta. Jej święto ustanowiono na dzień 4 września. W skład brygady wchodzą sztab, dwie kompanie znajdujące się w Szczecinie oraz bataliony lekkiej piechoty w Choszcznie i Trzebiatowie. Brygada Baczność! Na prawo! Patrz! Brygada Baczność, brygada Spocznij. Kompanią honorową wystawioną przez 141 Batalion Lekkiej Piechoty dowodzi kapitan Adrian Kłos. Dowódcą dzisiejszej uroczystości jest szef sztabu 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej, podpułkownik Michał Grzybowski. Szanowni Państwo, za chwilę rozpocznie się dzisiejsza uroczystość. Dowódca 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej przyjmie meldunek od dowódcy uroczystości o gotowości do uroczystej zbiórki z okazji przysięgi wojskowej żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej. Na prawo, patrz! Dowódca 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej dokonuje przeglądu pododdziałów w asyście dowódcy uroczystości.
Czołem żołnierze! Czołem, panie pułkowniku! Brygada Baczność! Brygada Spocznij! Brygada Baczność! Na prawo! Patrz! Poczet flagowy Baczność! Flagę państwową podnieś! Brygada Baczność, Brygada Spocznij. O słowa żołnierskiego powitania proszę dowódcę 14 Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej, pana pułkownika Piotra Surwińskiego. Szanowny panie, szanowni panowie, szanowni goście. Panie i panowie oficerowie, podoficerowie, żołnierze. Na dzisiejszej uroczystej przysiędze wojskowej żołnierzy terytorialnej służby wojskowej w Myślibożu witam przedstawicieli samorządów, burmistrzów, starostów, a w szczególności burmistrza Myśliborza, pana Piotra Sobolowskiego, wicestarostę powiatu myśliborskiego panią Alicję Pryl oraz przewodniczącego Rady Powiatu pana Roberta Dudka. Dowódców i komendantów zaprzyjaźnionych jednostek wojskowych, a także wojskowych centrów rekrutacji, szefa sztabu Narodowego Korpusu Północno-Wschodniego, przedstawiciela dowódcy 13 Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej, dowódcę 132 Batalionu Lekkiej Piechoty pana pułkownika Cezarego Gabryszaka, a także komendanta wojskowego centrum rekrutacji w Świnoujściu pana podpułkownika Roberta Nazaruka, przedstawiciela komendanta centralnego wojskowego centrum rekrutacji w Szczecinie. Serdecznie witam przedstawicieli służb mundurowych, zastępcę komendanta głównego placówki Straży Granicznej w Szczecinie, pana pułkownika Wojciecha Michalika, komendanta powiatowego
policji w Myślibożu, pana inspektora Rafała Janzena. Komendanta policji powiatowej w Chocznie, młodszego aspiranta, przepraszam, inspektora, Bogdana Marciniaka oraz komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, starszego brygadiera Mirosława Pandery. Witam przedstawicieli duchowieństwa, proboszcza parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela w Myślibożu, księdza dziekana Jerzego Tobiasza, a także kaplana prawosławnego księdza Jarosława Wiriłko. Jednakże najserdeczniej witam was żołnierzy, bohaterów dzisiejszej uroczystości. Witam wasze rodziny i waszych bliskich. Teraz żołnierze 14 Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej złożą uroczystą przysięgę wojskową. Przysięga wojskowa jest aktem ślubowania wyrażającym cele i zadania postawione żołnierzowi przez naród. Jest zobowiązaniem żołnierza wobec państwa i narodu stanowić źródło jego siły moralnej. Zgodnie z postanowieniem ustawy z dnia 11 marca 2022 roku o obronie ojczyzny, każdy żołnierz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej składa przysięgę wojskową. Za chwilę dowódca uroczystości poda komendę dla pocztu sztandarowego do wystąpienia przed front szyku. Brygada, baczność! Na prawo, patrz! Poczet sztandarowy, baczność! Przed front szyku, marsz! W szyku wystąpił poczet sztandarowy, którego dowódcą jest porucznik Łukasz Lisek. Sztandarowym jest starszy sierżant Marek Dołojów. Asystującym jest plutonowy Łukasz Beta. Poczet wystawiła kompania dowodzenia. Proszę państwa, w dniu dzisiejszym czterech żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej zostało wyróżnionych złożeniem przysięgi na sztandar, a są to szeregowy Radosław Borowiak, szeregowy Piotr Bożek, szeregowy Anna Nazer i szeregowy Adrian Kij. Pododdziały składające przysięgę. Baczność! 7 kroków na wprost. Marsz! Żołnierze wyróżnieni złożeniem przysięgi na sztandar. Do sztandaru marsz! Do przysięgi! Powtarzajcie za mną słowa roty przysięgi wojskowej. Ja żołnierz Wojska Polskiego. Ja żołnierz Wojska Polskiego. Przysięgam służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej. Bronić jej niepodległości i granic. Stać na straży Konstytucji. Stać na straży Konstytucji. Strzec honoru żołnierza polskiego. Strzec honoru żołnierza polskiego. Sztandaru wojskowego bronić. Sztandaru wojskowego bronić. Za sprawę mojej ojczyzny. Za sprawę mojej ojczyzny. W potrzebie krwi własnej ani życia nie szczędzić. W potrzebie krwi własnej ani życia nie szczędzić. Tak mi dopomóż Bóg. Tak mi dopomóż Bóg. Po przysiędze. Pod oddziały składające przysięgę. W tył zwrot. 8 kroków na wprost. Marsz. W tył zwrot. Na prawo patrz. Poczet sztandarowy do szyku. Marsz. Thank you.
Brygada Baczność! Brygada Spocznij! O udzielenie żołnierskiego błogosławieństwa proszę księdza porucznika Krystiana Dylewskiego i księdza porucznika Jarosława Birymko. Brygada Baczność! Pan z wami. Bóg, który powołał was do służby naszej ojczyźnie, niech wam udzieli swego błogosławieństwa, byście mogli godnie wypełniać żołnierskie powołanie. Nasz Pan Jezus Chrystus, który do końca nas umiłował, niech sprawi, abyście jako żołnierze w trudnej służbie wojskowej dla Rzeczypospolitej byli zdolni oddać nawet życie. Duch Święty, Duch Męstwa i Rady, niech wam pozwoli godnie i z honorem spełniać wasze żołnierskie obowiązki. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Boże mocny, który w ręku trzymasz losy ludzi, nie pomnij na nasze grzechy, ale wzmocnij z wysokości siły Twojej i pobłogosław tych żołnierzy, synów i córki naszej Ojczyzny. Daj im czystość i prawość myśli i serce nieustraszone, aby w cieniu sztandaru z odwieczną prawdą Bóg, honor, Ojczyzna podążali jak pod obroną i osłoną świętych i dochowali przysięgi żołnierskiej do końca swego życia. Błogosławieństwo Pańskie niech wstąpi na was przez Jego łaskę i miłość do człowieka w każdym czasie, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Brygada, spocznij! Do uczestników przysięgi wojskowej żołnierzy 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Żołnierze Rzeczypospolitej Polskiej, Szanowni Państwo, złożyliście dziś przysięgę wojskową. Przyrzekliście, że będziecie bronić ojczyzny i chronić jej obywateli, bo takie jest wasze zadanie jako żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Zdecydowaliście, że chcecie to robić tutaj, w regionie, w którym mieszkacie, na terenach zachodniego Pomorza, na których wielu z was się wychowało i kształtowało. Będziecie służyli wsparciem i pomocą ludziom, którzy żyją blisko was. Znacie ich potrzeby, znacie tamtejsze okolice. Lepiej niż ktokolwiek inny poradzicie sobie z wyzwaniami i ewentualnymi zagrożeniami. Terytorialsi wielokrotnie już udowadniali, że będąc blisko i w stałej gotowości do działania, są najskuteczniejsi i najlepsi. Cieszę się, że dołączyliście do ich grona. Podziwiam waszą energię i zapał, waszą dojrzałość, odpowiedzialność i patriotyzm. Życzę wam serdecznie, by ta nowa rola żołnierza 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej zaowocowała sukcesami, poczuciem zasłużonej dumy i satysfakcji oraz wdzięcznością mieszkańców waszego regionu. Z wyrazami szacunku, Władysław Kosiniak-Kamysz. O zabranie głosu proszę burmistrza Myśliborza, pana Piotra Sobolewskiego. Panie pułkowniku, wielebni księża kapelani, księże dziekanie, panie i panowie oficerowie, przedstawiciele Stowarzyszenia Polskich Dzieci Wojny, którzy są tutaj dzisiaj z nami, przyjaciele samorządowcy, drodzy żołnierze, wraz z rodzinami, wraz z najbliższymi, wszyscy szanowni państwo. Przede wszystkim niech mi będzie dane powitać wszystkich z wielką serdecznością, zawsze gościnnym, choć dzisiaj deszczowym, Myśliborzu. To jest niezwykle ważny dzień dla żołnierzy z 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej, a w szczególności ze 141. Batalionu Lekkiej Piechoty w Choszczy. To jest bardzo ważny dzień dla żołnierzy, którzy złożyli tu, dzisiaj, w Myśliborskim Rynku, uroczystą przysięgę wojskową, przechodząc tym samym do kolejnego etapu służby dla ojczyzny i wykonywania obowiązków w swojej jednostce, w regionie, także tu u nas, w Myśliborzu.
I dlatego to jest także niezwykle ważny dzień dla nas, dla mieszkańców tego miasta, dla mieszkańców Myśli Boża. Pierwszy raz bowiem gościmy żołnierzy na tak doniosłej uroczystości. Panie pułkowniku, drodzy żołnierze, wszyscy zgromadzeni, są uroty przysięgi żołnierskiej wielkich, historycznych rozmiarów, jak choćby ta złożona przed ponad 200 laty przez Tadeusza Kościuszkę w Rynku Głównym w Krakowie, i są uroty przysięgi składane w tej czasoprzestrzeni naszej, regionalnej, lokalnej. Ale dla nas, dla mieszkańców Myśli Boża, ta dzisiejsza przysięga żołnierska, której przecież byliśmy świadkami, jest wydarzeniem absolutnie wyjątkowym. Dla nas ta przysięga dochowania wierności Rzeczpospolitej i obrony naszych granic to w rzeczy samej wielka, doniosła sprawa, zaś wszyscy ją składający żołnierze właśnie tu, w sercu naszego miasta i wszyscy obecni na czele z pułkownikiem, z dowódcą pułkownikiem Piotrem Sulwińskim, stajecie się przez to dzisiaj częścią naszej myśliborskiej wspólnoty. Żołnierze, kłaniamy się wam, pozdrawiamy was i prosimy, byście czuli się tu u nas w Myśli Bożu zawsze, po prostu jak w domu. Nie tylko dzisiaj, ale za każdym razem, kiedy wasze losy skierują was do tego miasta, kiedy wasze losy skierują was do Myśli Boża. Wszystkiego dobrego, bardzo dziękuję. W imieniu żołnierzy składających przysięgę głos zabierze szeregowy Tomasz Majdański. Panie pułkowniku, zebrani goście, koleżanki i koledzy. Słowa przysięgi wojskowej, które przed chwilą wspólnie wypowiedzieliśmy, to wyraz patriotyzmu, oddania i zobowiązania wobec ojczyzny i narodu. Ja, żołnierz Wojska Polskiego, w tych słowach zawarta jest bogata treść, która od dziś będzie kierować naszym życiem. Od teraz w sposób szczególny chcemy, nie tylko w naszych rodzinach, ale również w naszych środowiskach, świadczyć o oddaniu naszej ojczyźnie. Stajemy przed wami gotowi służyć narodowi polskiemu, by stać na straży życia, zdrowia i bezpieczeństwa. Czas szkolenia był intensywny i wymagający, a jednocześnie pozwolił nam sprawdzić swoje siły, wytrzymałość oraz determinację w dążeniu do celu. Dziękujemy dowódcy, naszym przełożonym oraz instruktorom za wsparcie, dobre słowo oraz przekazaną wiedzę. Dziękujemy naszym najbliższym za wyrozumiałość i wsparcie naszej decyzji wstąpienia w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej. Obiecujemy wam, że będziemy wiernie stać na straży naszego zawołania. Zawsze gotowi? Zawsze blisko! Proszę o odczytanie rozkazu o wyróżnieniach żołnierzy. Brygada, baczność! Rozkaz dowódcy 14 Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej Z-59 z dnia 20 marca 2024 roku. Brygada, spocznij! Na podstawie artykułu 423 ust. 1, artykułu 424 ust. 1 punkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2022 roku o obronie ojczyzny w sprawie wyróżnienia żołnierzy, byłych żołnierzy oraz pododdziałów, oddziałów i instytucji wojskowych. Na wniosek dowódcy 141 Batalionu Lekkiej Piechoty w Chocznie za uzyskanie wysokich wyników w czasie szkolenia podstawowego oraz ponadprzeciętne zaangażowanie w wykonywanie zadań wyróżniam listem gratulacyjnym szeregowy Marta Bendykowska, szeregowy Radosław Borowiak, szeregowy Tomasz Majdański, szeregowy Joanna Kryś, szeregowy Adam Pardy, szeregowy Klaudia Woźniak. Rozkaz podpisał. Brygada, baczność! Dowódca 14 Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej, pułkownik Piotr Sulwiński. Wyróżnieni żołnierze, do dowódcy wystąp, brygada, spocznij. Proszę rodziny wyróżnionych żołnierzy o dołączenie do swoich bliskich. Proszę dowódcę 14 Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej o wręczenie listów gratulacyjnych.
Dziękuję. Rodziny i bliskich proszę o powrót na miejsce. Wyróżnieni żołnierze, do szyku! Marsz! Proszę o odczytanie postanowienia, rozkazu i decyzji o awansach i wyróżnieniach żołnierzy zawodowych i żołnierzy obrony terytorialnej. Brygada Baczność! Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nr 112 z dnia 27 października 2023 roku o nadaniu pierwszego stopnia oficerskiego dla żołnierzy terytorialnej służby wojskowej. Brygada Spocznij! Na podstawie artykułu 134 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz artykułu 140 ust. 1 i ust. 9 punkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 roku o obronie ojczyzny. Z dniem 27 października 2023 roku mianuję na stopień podporucznika starszy kapral Piotr Romankiewicz. Postanowienie podpisał Brygada Baczność, Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda. Żołnierz mianowany na pierwszy stopień oficerski. Do dowódcy wystąp. Brygada Spocznij. Mianowany żołnierz, do szyku, marsz! Brygada Baczność! Decyzja nr 799 Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 lutego 2024 roku oraz decyzja nr 1072 Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 marca 2024 roku w sprawie mianowania na wyższy stopień wojskowy. Brygada Spocznij! Na podstawie artykułu 140 ust. 1 oraz artykułu 136 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 roku o obronie ojczyzny mianuję na stopień porucznika podporucznik Krystian Dylewski, podporucznik Maciej Szustak, podporucznik Mateusz Kowalewski. Decyzję podpisał Brygada Baczność, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Żołnierze awansowani na kolejny stopień oficerski. Do dowódcy wystąp. Brygada Spocznij. Awansowani żołnierze, do szyku, marsz! Brygada Baczność!
Rozkaz dzienny numer Z59. Dowódcy 14 Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej z dnia 20 marca 2024 roku w sprawie mianowania na wyższy stopień wojskowy. Brygada spocznie. Młodszy chorąży Potomski Arkadiusz z dniem 23 marca 2024 roku mianuję na stopień chorążego. Rozkaz podpisał. Brygada baczność. Dowódca 14 Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej pułkownik Piotr Surwiński. Żołnierz awansowany na kolejny stopień wojskowy. Do dowódcy wystąp. Brygada spocznij. Awansowany żołnierz do szyku, marsz! Brygada baczność! Rozkaz numer 21. Dowódcy 14 Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej z dnia 23 lutego 2024 roku w sprawie wyróżniania żołnierzy zawodowych z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Brygada spocznij! Na podstawie artykułu 423 ustęp 1, artykułu 424 ustęp 1 punkt 10 w sprawie wyróżnienia żołnierzy oraz poddziałów, oddziałów i instytucji wojskowych za wybitne zasługi, w szczególności za znaczące osiągnięcia szkoleniowe w dowodzeniu, szkoleniu, pracy wychowawczej, eksploatacji środków technicznych i uzbrojenia wyróżniam tytułem honorowym zasłużony żołnierz Rzeczypospolitej Polskiej trzeciego stopnia. Starszy szeregowy Adrian Niedziałek. Rozkaz podpisał. Brygada baczność. Dowódca 14 Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej pułkownik Piotr Surwiński. Wyróżniony żołnierze dowódcy wystąp. Brygada spocznij. Wyróżniony żołnierz do szyku, marsz! Teraz zostanie odegrana pieśń reprezentacyjna Wojska Polskiego. Brygada baczność, pieśń reprezentacyjna Wojska Polskiego. Baczność! Do defilady w ugrupowanie marszowe, kierunek w prawo, maszerować. Brygada spocznij! Kompania honorowa, baczność! Prawo, prawo! Baczność! Samo! Marsz!
przypomnę Państwu, że w dniu dzisiejszym uroczystą przysięgę wojskową złożyło 29 żołnierzy terytorialnej służby wojskowej, stając się tym samym żołnierzami 14 Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Czterech z nich złożyło przysięgę na sztandar. Byli to szeregowy Radosław Borowiak, szeregowy Piotr Bożek, szeregowy Anna Naze i szeregowy Adrian Kij. Kolejnych 6 żołnierzy za uzyskanie wysokich wyników w szkoleniu oraz duże zaangażowanie w realizacji zadań dowódca 14 Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej wyróżnił listem gratulacyjnym. Są to szeregowy Marta Bendykowska, szeregowy Radosław Borowiak, szeregowy Tomasz Majdański, szeregowy Joanna Kryś, szeregowy Adam Pardej i szeregowy Klaudia Woźniak. Do defilady przystępują pododdziały 14 Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej prowadzone przez dowódcę uroczystości podpułkownika Michała Grzybowskiego. Następnie defiluje kompania honorowa pod dowództwem kapitana Adriana Kłosa. Kompanię honorową na dzisiejszą uroczystość wystawił 141 Batalion Lekkiej Piechoty z Choszczna. Za kompanią honorową defilują pododdziały 14 Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Pierwszą kolumnę prowadzi porucznik Mateusz Kowalewski. Drugą kolumnę prowadzi podporucznik Rafał Brodzik. Trzecią kolumnę prowadzi porucznik Jarosław Badyra. Defiladę zamyka orkiestra wojskowa w Świnoujściu, którą dowodzi tambur major starszy chorąży sztabowy Szymon Kierski. W imieniu dowódcy 14 Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej serdecznie dziękuję Państwu za uczestnictwo w uroczystej zbiórce z okazji złożenia przysięgi wojskowej przez żołnierzy terytorialnej służby wojskowej. Zapraszam na pokaz sprzętu oraz poczęstunek grochówką żołnierską.